Hej, witajcie. Odnowiona wersja poniedziałkowa w drodze do pracy. Troszkę mniej zarostu po całym tygodniu odpoczynku. Chyba udało się troszkę odpocząć. Mam takie wrażenie, że jest lepiej. Dużo przemyśleń. Zadziwia mnie zawsze to, jak momentalnie mój mózg przełącza się w tryb pracy, jak dużo rzeczy i myśli moich krąży. No w zasadzie w poniedziałek, w zasadzie od 5.30 już dookoła pracy. Nie wiem, jak to jest, że budzę się i z pomysłem dotyczącym tego, co chciałbym zrobić. Ale chyba nie o tym chciałem tak naprawdę. Biję się z myślami, o czym tak naprawdę chciałbym nagrać, bo jeszcze dodatkowo teraz te remonty tutaj na trasie do Warszawy jest jakaś tragedia. Coraz dłużej się jedzie. Trochę o podejmowaniu decyzji chyba chciałbym pogadać, bo to jest taki temat, który mam wrażenie, że wielu z nas jak gdyby traktuje w pewien sposób nieświadomie, a ja jestem na takim etapie, na którym zaczynam coraz bardziej dostrzegać, że jednak nie podejmuję decyzji intuicyjnie, tylko szybkość podejmowania decyzji bierze się z tego, że moje doświadczenie już jak gdyby zautomatyzowało pewne rzeczy. Co oznacza, że być może tak naprawdę w wielu sytuacjach wcale nie jest tak, jak mi się wydaje, czyli że podejmuję decyzję bazując na tym moim nosie, węchu, intuicji, tylko tak naprawdę jest to podparte konkretnymi faktami. Zaciekawiło mnie to ze względu na to, bo zawsze byłem po tej drugiej stronie. Wydawało mi się, że troszkę idę na żywioł, że podejmując te decyzje tak naprawdę liczy się dla mnie ta szybkość i po prostu brak stania w miejscu. I oczywiście tak jest, ale to, co muszę podkreślić i to, czego muszę się przyznać przed sobą sam, chyba po prostu na tyle dużo już wiem w pewnych rzeczach albo mam określone podejście do tych rzeczy, że te szybkie decyzje są wynikiem bardziej tego, co tutaj siedzi, a nie tego, co jest jak gdyby emocjonalne. Gdzieś tam w pewnym sensie może oczywiście siedzą te emocje i dalej gdzieś wpływają na to, ale coraz bardziej jestem przekonany, że jednak zmieniłem to, jak podejmuję decyzje, a może inaczej, uświadomiłem sobie to, jak podejmuję decyzje. Co to oznacza tak naprawdę? Czy to cokolwiek zmienia w moim podejściu do tych tematów? Chyba nie, ale trochę mnie to bardziej uspokaja, bo pokazuje mi to, że jednak nie jestem gościem, który mając swoje lata dalej jak gdyby tak troszkę leci bez zastanowienia się, prawda? Z tą przysłowiową pustą taczką, nie do końca dobrze załadowaną, albo nie do końca z sensem załadowaną. To chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to trochę bardziej podnosi moją pewność siebie dotyczącą tego, jak chcę działać, co chcę robić i jak te decyzje, które podejmuję, jakie one są tak naprawdę. Więc tak sobie myślę, że każdy z nas powinien się zastanowić, bo w wielu sytuacjach przychodzi tam podejmować decyzje, prawda? W wielu sytuacjach tak naprawdę mamy do czynienia z koniecznością, nie wiem, no powiedzmy tak, mamy do czynienia z koniecznością, która nie do końca jest dla nas wygodna, nie do końca jest dla nas tą koniecznością, z którą chcemy się mierzyć, która jak gdyby zagmatwałem trochę, no ale może inaczej. Mówiąc wprost, nie wszystkie decyzje, które podejmujemy, są proste i przyjemne. I bardzo często zastanawiamy się, boimy się, mamy wątpliwości i tak naprawdę stresujemy się tym wszystkim. A być może, gdybyśmy uświadomili sobie, że te decyzje podejmujemy jednak nie tak bez niczego, bez uzasadnienia, bez jakichkolwiek argumentów, bez wiedzy, która w nas drzemie, to być może by się okazało, że jesteśmy w stanie te decyzje podejmować tak naprawdę spokojniej.
taka lekcja dla mnie do wyciągnięcia i do zabrania z tego, to tak naprawdę to, że bardziej trzeba ufać w to co wiemy, bo nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, dlaczego akurat wydaje nam się, że to wiemy, że tak to ma działać, to ta wiedza gdzieś w nas siedzi i procentuje. To jest chyba najważniejszy element tego wszystkiego, że decyzje, które podejmujemy, bardzo często są jednak rozsądne. Bazują jednak na elementach mających uzasadnienie i lepszą tak naprawdę, pokazują nas jak gdyby z dobrej strony, bo sami nie wierząc tak naprawdę możemy podejmować te decyzje zupełnie świadomie, będąc nieświadomym. Tak, zakręcę na samym końcu tego materiału. Słuchajcie, danego poniedziałku, danego tygodnia będę starał się nagrywać jak najwięcej się da. Póki co tyle, jadę dalej. Do zobaczenia, hej!